Witam serdecznie, Kanti z tej strony i zapraszam na materiał z gry Final Vendera, co widzicie. Ostatnio od jakiegoś czasu wraca moda, że tak powiem, na gry z serii Beat'em Up. Kilka lat temu otrzymaliśmy czwartą odsłonę Streets of Rage, po chyba 20 czy nawet 25 latach przerwy. Niedawno się pojawiły nowe Żółwie Ninja, a teraz mamy we Final Vendetta, która się pojawiła również mniej więcej w tym samym czasie co Żółwiem, czyli jakoś końcem czerwca. No i chciałem wam tę gierkę pokazać. Kto był na streamach jakiś czas temu, to właśnie też ogrywałem, to mógł zobaczyć. Kto nie był, to zapraszam do obejrzenia teraz. No i co? Gierka oddaje bardzo mocno klimat starych beat'em upów, właśnie z automatów, typu Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, Punisher i tak dalej, Streets of Rage, więc jest to mega sprawa. I mega mi się to podoba. Gierka jest trudna, gierka jest wymagająca. Bardzo dużo ludzi, jak sobie sprawdzicie nawet w komentarzach na Steamie, narzeka na to, że gra nie ma opcji kontynuacji. To mnie rozbawiło bardzo mocno. No ale cóż, nie każda gra jest dla każdego, wiadomo. Tylko żeby od razu negatywne komentarze przez to dawać. No to pewnie są to ludzie, którzy za bardzo nie grali tego typu rozgrywkę. Nie grali tego typu gry dawniej. Na automatach, żeby użyć kontynuacji, trzeba było kupić dodatkowy żeton. Takie DLC w postaci kontynuacji. Jeżeli się tłukę za bardzo, to jest spowodowane tym, że gram na arcade sticku, którego nabyłem jakiś czas temu. I jest zdecydowanie przyjemniej się gra na arcade sticku, tylko gra się zdecydowanie też inaczej. Trzeba się przestawić dość mocno. Grania w beat'em upy prawie całe życie na klawiaturze. Do gry na arcade sticku. Ale da się. Ja jeszcze się nie przyzwyczaiłem do końca. Często gęsto postać wykonuje ruchy, których nie chcę, więc jest to spowodowane właśnie tym, że nie jestem jeszcze do końca przyzwyczajony do gry na arcade sticku. On tu ma jakiś specjalny atak, którego nie potrafię wyprowadzić. A on by pomógł mi zdecydowanie. Gierka kosztuje w okolicach chyba 70 zł, jak to na indyka w tym momencie mnie się przystało, czyli w okolicach 20 dolarów. Gdzie Steam akurat i tak idzie nam na rękę w tym przypadku, jeżeli chodzi o przeliczniki dolara, bo patrząc na to, co się obecnie z kursem złotówki, to jest jakieś nieporozumienie, więc i tak nie jest źle. Ja gram na Switchu, wersja switchowa, jakby się ktoś pytał. I pierwszy boss, Big Frank. Oj, ale to nie tak miało być. No w ty. Ten znacznik super w lewym dolnym rogu, który widzicie, oznacza to, że można użyć tak zwanego ataku z dwóch i wtedy nam nie zabiera życia to, bo jeżeli użyjemy sobie normalnie ataku z dwóch, czyli wspomnianego Hurricane, no i zginąłem niepotrzebnie, to wtedy nam życie zabiera, jeżeli użyjemy Hurricane'a nie posiadając pełnego paska, a nie mając pełny pasek, możemy to wykorzystać zarówno do obrony, jak i do ataku. No niestety, życie niepotrzebnie stracone, na start mamy żyć 5, tak jak wspominałem, kontynuacji nie ma. Plan jest 6, czyli bardzo mocno jest to zbliżone właśnie do starych Final Fight, Street of Rage i tak dalej, gdzie też było po 6-7 plan maksymalnie jakoś w tego typu rozgrywce. Różnicą w tej grze jest to, że można blokować, powiem szczerze, jakoś nie umiem się wczuć w wykorzystanie bloku. Musiałbym trochę więcej pewnie pograć. Dostępne są dwa poziomy trudności, normal i hard, tudzież easy i hard chyba. Ja gram oczywiście na hardzie. Można odblokować też Ultimate, czy jak on się tam zwie, ale to trzeba spełnić jakiś tam warunek, chyba trzeba Millerem przejść na hardzie, nie pamiętam. Tam jest kilka rzeczy do odblokowania w tej gierce.
kartą odblokowujemy poprzez zrobienie czegoś innego, czyli na przykład ukończenie gry jedną postacią, ukończenie gry drugą postacią, zrobienie czegoś tam i tak dalej, więc jest kilka takich rzeczy do odblokowania, co jest też spoko opcją. Są też tryby inne, typu boss rush, jakieś time ataki. Więc zdecydowanie nie jest to gra na jedną rozgrywkę. Zresztą te mapy zawsze na tym polegały, że one nigdy nie były na jedną rozgrywkę. Nawet jak się przeszło milion razy już, powiedzmy. I tak się wracało, taki urok tego gatunku. Urok tego gatunku gier, że się wraca do nich mimo wszystko, więc polecam jak najbardziej. Jak ktoś grał swego czasu właśnie na automatach czy na emulatorach do dzieciaka, polecam. Gierka jest naprawdę spoko. Ciekawa muzyka. A w tym norowniku jeden. Tu gdzieś chyba będzie żarcie niedaleko, ale chyba jeszcze kawałek. A tu będzie chyba, ale niewielkie. Oj, ja się tu nie spodziewałem. Grałem kilka partii dosłownie zagrałem, więc jeszcze po kilku dniach przerwy, po rozegranych tylko kilku partiach, nie pamiętam jeszcze kto gdzie jest. No bo w tego typu grach trzeba się ograć. Żeby sobie wszystko spamiętać, co gdzie kto jest. Ale i tak, nawet jak się wie, gdzie co jest, to nie zawsze można zareagować. To jest urok tych gier. Rocco. No, tu będzie to pierwsze zamieszanie na tej mapie. No mi wziął niepotrzebnie. Nie chcę. Tutaj jakieś broń są średnie, przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby te bronie były jakoś przydatne. Mam to z Billy. A Billy jest niedobry. A, nie zabiłem dużego. Trochę ich dużo przy życiu to zostało, może problematyczne to takiej ilości bydła. No, jakoś się udało. Dobra, bossik. Hey, come on, let's go. Diesel. Och, ty mendo. Znowu wstać zanim skończyłem combo. To będzie chyba jednak bez straty życia, to chyba nie obejdzie. Jednak się udało. Aha, udało się, dobra. Jest okej. Damn good. The elevator. O, zapomniałem o tych beczkach całkowicie. Przyforcone, że się udało, że nie dostałem hita. Babki jak leży, to nie podchodzisz tak na wprost, bo tając robi jakieś fiflaki, wykopaki i inne rzeczy. Fiflaki, wykopaki. Więc można łatwo dostać niepotrzebne obrażenia na ryło. Gołcz. Ale skopać jak leży zawsze można, no.
winda. Pamiętajcie, beat'em upy muszą mieć, kurde, przynajmniej jeden poziom z windą, jeden poziom z jakimiś pociągami lub innymi środkami komunikacji. Jeżeli chodzi o przeciwników, to muszą być jakieś grubasy, muszą być jakieś, kurde, byki. Taki, wiecie, element stały w każdym beat'em upie. Kulenie na babki, radzę nie skakać od przodu. Zazwyczaj potrafię ściągnąć. Judo, chyba do beczki teraz. To strata życia na pierwszym bossie była bez sensu, ogólnie najdalej mi się udało dojść do ostatniej planszy. Czy byłem blisko bossa? Nie mam zielonego pojęcia. Ostatnie planszy, szóstej mi się udało na razie dotrzeć najdalej. Ała, to było złe. Tak mówię, nie wiem jak daleko było do bossa, jeszcze go nie zobaczyłem na własne oczy. Kurde, granatnik jakiś. Aż ty. Dobra, będzie boss? Będzie boss, scientist, okej. Okay. Scientist! Come on, specimen to destroy, ojej. No właśnie. On nie jest trudny, ale potrafi... Kurde, jak się wejdzie w jego combo, to ginie. Ja praktycznie, no właśnie, kurde, prawie wszedłem. On nie jest trudny, ja na nim ginę, no oczywiście, standard. O, teraz sobie wyjdę pod niego. Taki standard z mojej strony. Kurde, jak stracę na nim drugie życie, to się załamie. No. Na farcie. No tak, ona. Nie jest trudny wcale, ale jest szybki, kurde. Darkside. Kurde, te bokserki dochodzą jako nowy przeciwnik. Nie, słaby początek. Dałem się obejść. Oż ty. Za dużo życia straciłem jak na pierwszą, kurde, grupkę. Dwóch przeciwników. Jak na żołnik można łatwo wziąć, chyla zrobić, bo jak spadają, to fiflakiem wstają, więc... Tu jest dodek, jakby się ktoś pytał, jak kopniecie w mewę. To wypada dodatkowe żyćko. To jest jedno z dodatkowych żyć, które odkryłem. To jest przypadek. Na następny plansz też jeszcze odnalazłem jedno ukryte żyćko. Jeżeli dożyję, to pokażę gdzie. Czy na poprzednich planszy jest gdzieś dodatkowe żyćko, to nie wiem. Jeszcze nie widziałem. O kurde. Ten Billy potrafi być irytujący. Jedzonko. O kurde, druga bokserka. Dobra, idziemy dalej. Będą te haki nieszczęsne. Dobra. Na razie żyjemy. Tutaj będzie taki kontener spadający, to trzeba się cofnąć od niego. Ale to za chwilę dopiero.
Ten trener zabija nas strzała, więc trzeba po prostu, to jest pamięciówka zwykła. No wiem, jak się chwilę pogra, to już się pamięta o takich rzeczach, ale... Beczka jest na baitem, beczka tutaj jest baitem takim. Zaraz taka beczunia będzie i trzeba uważać na tę beczunię. O, ta beczunia tutaj. A się mięsko, sorry. O, i teraz wroty. Bo ten kontenerek zabije od razu do strzała. No i jedzonko zdarło, kurde, mając full HP. A, ci są za ciężcy, żeby ich wyrzucić w powietrze. No ale nie idzie źle, 4 życia, full HP. Na razie. No, zapomniałem o tym miejscu. A. Dobra, czyżby boss tu już był? Tu nie pamiętam. Jeszcze jedne haki. Jeszcze haki. A, i tak dostałem, kurde. I tu nie wiem, czy tu nie będzie jeszcze jeden kontener spadał. No tu jest jedzenia dużo na szczęście. No, tego sobie nie mogę zostawić na później. Tu jest boss taki trochę irytujący. Tu będzie jeszcze jeden kontener chyba spadał. Trzeba dość mocno uciec do tyłu ekranu. Boss, okej, okay. On jest irytujący. Nie lubię tego bossa. Dość mocno go nie lubię. Właśnie między innymi przez te kurde łańcuchy, bo tutaj latają te łańcuchy w trakcie walki z nim. Jakim cudem? Aha. Trzeba w trakcie walki cały czas uważać na te łańcuchy. Mało na szczęście. Oj. Kurde, gdzieś wyleciał za ekran, gościu. Oła, to bolało. Musiałem się ratować Hurricane. Dobra, mało ma. Kurde, nie zdążyłem odskoczyć. Najgorzej, bo to kurde jedno złapanie gościa i byłoby po nim. Kurde, takie życia najbardziej bolą. Jak się w ten sposób życie straci, to jest największy ból, bo kurde. Jedno combo mu sprzedać i by było koniec, kurde. Bonus stage, pozwalanko samochodu. Trochę jak Street Fighter, trochę jak Final Fight, nie? Ta strona rozwalona. Co jest? Odbiłem się od ściany, da się tak? Nie wiedziałem, że tak się da. Dobra. SK. Okej. Przynajmniej na samochodzie mam SK. Klub. Welcome to the Club Tigre. Tu też jest dodatkowe żyćko. O kurde. Tu jest dodatkowe żyćko do zrobienia. No, Karen. Pół życia na jakiejś Karen pojedynczej stracone. To, pad mi się rozładował? Tak, po raz pierwszy odkąd go kupiłem mi się chyba rozładował. No to wygląda. To niedobrze.
proszę Państwa. To niedobrze, bo na zwykłym padzie nie będę miał grać, chyba że na szybko znajdę kabel, podepnę go do doku. Na kablu będę grał, bo jednak na doku, znaczy na zwykłym padzie, to ja nie widzę siebie grając w to. Nigdy go jeszcze nie ładowałem, odkąd go mam, no i w sumie kurde w najgorszym możliwym momencie się trafiło, że się rozładował. No ale cóż, złośliwe rzeczy martwych. Wypniemy to, wypniemy kabel. Weszło. Nie wiem, czy do końca to weszło. Chyba się nie da grać na kablu z tym padem, z tym arcade stickiem, na to wygląda. Bo nie widzę, żeby... O, nie ma. Nie da się. Najgorzej. No nic, no to końcówka gry będzie bardzo słaba w moim wykonaniu. Z tego prostego to względu, że na zwykłym padzie nie potrafię grać, bo nigdy nie grałem. No, złośliwe rzeczy martwe, ale powiem szczerze, że tego arcade sticka nie ładowałem nigdy, odkąd go mam, a mam go bardzo długo. No, ja już ginę, bo nie wiem, co ja klikam w ogóle na tym padzie. No, to... Dobra, tu mam 100, tu mam skok, dobra. Mam to. No nic, będzie zabawnie. Końcówka gry będzie przykra. Bo na zwykłym padzie nie grałem jeszcze ani razu. No ale dokończamy nagrywanie. Dokończamy nagranie, nie śpimy. Już odczaiłem, którym przyciskiem to się robi, więc to wystarczy. Już wiem, którym co się robi, więc dokończamy rozgrywkę na pełnej, po krótkiej przerwie technicznej, która niestety oczywiście w najgorszym możliwym momencie się musiała pojawić. O kurde, jeszcze jedna babka. Jeszcze jedna babka, nie spodziewałem się jej za plecami. Oj, nie złapałem gościa. Jakieś jedzonko? Poprosiłbym. No, dobry ananas, który niewiele daje. Babka nie żyje, to najważniejsze. One są najgorsze, nienawidzę ich, kurde. To Liu też, kurde, te bokserki są irytujące, bo blokują. Dobra, nie idzie źle. Wzięło mi pieniążek. Dobra, żyjemy. No, ale tu chyba nie będzie żarcia. W najbliższym czasie, więc słaba perspektywa. No. Okej. Dobra. Dobra, żyję.
Jeszcze? Będzie żarcie czy nie będzie żarcia? Kurde, jest pizza, ale... W słabym miejscu. Okej, zabrałem. Udało się. Żyjemy, jest dobrze. Jest dobrze, ludziki. Zaraz, tymi bije z dwóch, czy tymi? No to jest takie średnie. Okej, żyję. Jest dobrze. A drugi zdążył wyskoczyć w międzyczasie. Okej, bez straty w HP. Jest dobrze. Jest dobrze. Ta postać jeszcze ma jakiś specjalny atak, że tak pięściami ładuje jako... I nie wiem, jak to się robi. Raz mi się to udało wykonać i nie mam zielonego pojęcia. Tu jest drugie życie, proszę Państwa. Jak walniemy w ten plakat, to mamy drugie żyćko. Tu mamy, kurde, gościa, który był pierwszym bossem. Chciałem tę bokserkę złapać. No. W każdym bitemapie przychodzi taki etap, gdzie w końcu ktoś, kto kiedyś był bossem, staje się zwykłym przeciwnikiem, nie? Okej, żyje. Już chyba nie będzie żarcia do bossa. Chyba nie będzie, coś mi się wydaje. Żarcia do bossa. Tara żyje jeszcze. Nie no, uppercut. Dobra, dwa bossy. Jeszcze nie? No jednak tu chyba jest żarcie. No niestety, i to duże, kurde. Najgorzej, duże żarełko tu było. No i bossy. Capoeira! Tirdi dori buccio! Nada neira buccio! Wniosł ty. Kurde, no tak trochę jestem przyszpilony do ściany. Macielu. No, jedną walnąłem, a drugą już nie. No, ładne combo weszło teraz. Cabaneira. A jedna ma pół życia, pół jedna opaska tylko. Ta biała. Dobra, Luiza już możemy robić. Dobra, Luiza leży. Okej, ładnie poszło. Luana. Dobra, ładnie poszło z babkami. Okej, easy, ostatnia plansza i mamy 3 życia? 2 albo 3, już nie pamiętam, czy zerowe życie też się liczy, nie jest źle. Manor Grounds. Jest tu coś? Nic tu nie ma. Ten kawałek jest fajny. Zapomniałem o tym przeskoku z przerzutem. A on jest dość przydatny w zamieszaniach. Przeskok przez plecy i przerzut jest bardzo przydatny właśnie w jakichś zamieszaniach, gdzie dużo przeciwników. Gocz. Pum 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 pum. Ach, nie oberwał. Derek. A kto tam jest?
Dobra, żyjemy. Mało życia daje. No, dało jednak, 36 beczek jednak. No tak, ja zawsze na tych beczkach zostawałem w ciry, które, bo mnie waliły mnie te beczki, kurde. No tu się okazuje, że tu narełka w nich jest. No, jeszcze kola jakaś. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Nie skakać na babki od przodu. Dobra. Full HP. A do niego nie można tak łatwo podejść, kurde. Jak się go nawet w trakcie kombosa próbuje łapać, to ten Billy jest ciężki do złapania. Oj, dwa poleciały, kurde. No wtedy zawsze mi leciały tak tutaj w linii prostej. Posiadłość. Posiadłość z Walla. Kurde. Wszystkich uciukałem bez straty HP, nice. No i tutaj doszedłem najdalej do posiadłości. Niestety nie wiem, jak daleko zdołałem, że tak powiem, dojść. Ile planszy zostało. Do bossa mi się nie udało dotrzeć. Ale jest... Aha, przecież Randall. Okej. Okay. Mimo wszystko, nie ukrywając, jestem na dość dobrej drodze, by jednak przynajmniej chociaż zobaczyć bossa. Wykrakałem. Wykrakałem, bo zaraz jedno życie poleci. No właśnie, szybko poszło. Aha. Szybko poszło pierwsze żyćko. Zauważyłem, że nawet ten Clive, ta postać tego Clive'a by wyglądowo trochę podobna też do jednego przeciwnika ze Streets of Rage. Teraz mi się tak rzuciło w oczy. Dobra, okej, okay, Randall. Dobrze mi się zatrzymać, tu będzie jakieś zamieszanie pewnie ogromne. Tu jeszcze chyba dotarłem. No spore to zamieszanko, nie ukrywam. Za dużo ich tu, zwłaszcza za... No nożownik i kurde... I bokserki nie pomagają. Ja, te bokserki są przerypane. Uch, dobra, gdzie my tu jesteśmy? Jest tu jakieś żarcie, halo? Dobitka sączy drinka, okej. Okay. Właśnie. Dobra, czyli jednak mam jeszcze jedno życie. Nie no, na zwykłym padzie to jest masakra dla mnie grać. Nie ma tu jakiegoś życia ukrytego? Co, on ma pistolet? Ej, to się tak się nie bawię. Znaczy on ma pistolet, kurde. Nie ma tu jakiegoś życia ukrytego? W jakiejś figurce, statułce? Randall, który chce zgarnąć życie? Winogrono, mięso, winogrono, dobra. No. Van. Kolejny, kurde. To był bossem, jest teraz zwykłym przeciwnikiem. No z tego się nie da wyrwać, to jest najgorsze. Jak już chwyci, to już po ptokach. Gacia, a jeszcze będą wychodzić. No to nie będę chyba wychodzić, dopóki tego vana nie pokonam. Na to wygląda. O. Czyżby, kurde, każdy boss tu miał się jeszcze w tej... przewinąć w tej posiadłości? Jak tak, to zabawnie. No w każdym razie tak wygląda gra. Mówię, mi się mega podoba, fajnie mi się gra, tylko... pobiłem swój rekord, bo można się wpisze, kurde. Tylko, no, zasmucił mnie fakt rozładowania się pada w trakcie gry. Arcade sticka. Ale i tak szacunek, bo ja go mam już, no już mam go długo, może nie używam go, nie wiadomo jak często, ale mam go już bardzo długo i pierwszy raz mi się rozładował. Więc pewnie ze 30-40 godzin na jednym ładowaniu spokojnie trzyma, także spoko opcja.
8-bit do arcade stick. Polecam. W granicach 400 zł można go nabyć. Taka krótka reklama, jeżeli ktoś szuka arcade sticka niedrogiego, a fajnego, można go zmodyfikować też przy okazji, bo ponoć jest bardzo łatwo modowalny. Jedyną różnicą jest to, że trzeba specjalne śrubokręty mieć, bo tam torksy czy jakieś jeszcze inne wchodzą, żeby się dostać do środka. Specjalnie musiałem kupować śrubokręty. Dobra, to był trochę off-top, tyle ode mnie, jeżeli gra się podoba ten atak, nie wiem jak go zrobić, takie ogniste pięści, muszę to jeszcze rozkminić, jak te ogniste pięści wyprowadzić. Raz mi się udało to zrobić dosłownie przez przypadek, a to by mi bardzo mocno pomogło w rozgrywce. No, także żegnam was, do zobaczenia w następnym odcinku, zapraszam na Twitcha, trzymajcie się, cześć!